Witajcie kochani, zielone z tej strony. Jak widzicie, takie ćwiczenia. To akurat, które widzieliście, jest to ćwiczenie, które podesłał mi mój bardzo dobry przyjaciel wieloletni. Takie typowo od prawdziwego serca, jak to się mówi. Ćwiczenie pani Natalii. Natalii, za co bardzo dziękuję, bo też dobrze robi na mięśnie pleców i generalnie na kręgosłup, a przy okazji na pośladki, to na czym nam z każdej z dziewczyn generalnie w jakiś tam sposób zależy. Więc dziewczyny, spójrzcie, ten film trwa, nie wiem, 3 minuty, max 4. Z tego jedno ćwiczenie zajęło około minutę. Jeśli nie macie czasu poświęcić godziny, dwóch, trzech dziennie na ćwiczenia, poświęćcie chociaż 10 minut. Jakakolwiek aktywność fizyczna przyczyni się na pewno do waszego zdrowia i poprawi wasz metabolizm. To znaczy całe procesy chemiczne, jakie zachodzą w waszych organizmach, kochane dziewczyny, będą przebiegać dużo lepiej. Nie będziecie tak cierpieć na nadwagę. Będziecie mogły jeść dużo więcej. Nawet teraz możemy powiedzieć śmiało, że będziecie mogły jeść to, czego obecnie nie możecie ze względu na tak zwaną linię. Więc kochani, moje kochane dziewczyny, ale także kochani chłopcy i mężczyźni, znajdźcie chociaż te 10 minut, naprawdę, co drugi dzień, niekoniecznie codziennie, na to, żeby się chociaż porozciągać, jakkolwiek porozciągać i to dla własnego dobra. Jak wiecie, jest w Polskiej Rzeczpospolitańskiej Telewizji taki program, w którym tuczy się chłopak, bierze się, przepraszam, utuczonych chłopaków. Ten program ostatnio podesłała jedna z moich klientek. No nie można TV, nie można z racji tego, żeby nie robicie tego z takim rezultatem, z takim efektem, o jaki chodzi. I to głównie o to mi w tym wszystkim chodzi. Więc mówię, kochani, ja potrzebuję warunków, żeby napisać wam wszystkim instrukcje. Jak, co, po co, na co. I także po co, na co dbać o siebie. Bo nie tylko chodzi o dietę, ale chodzi także o to, żeby się poruszać w troszeczkę inny sposób, niż robicie to na co dzień podczas normalnych czynności, czy tak zwanego normalnego życia. To tyle ode mnie. Ja wracam do ćwiczeń, bo nie będę wam nagrywać całej sesji ćwiczeniowej, bo trwa ponad godzinę lekko. To tyle. Do następnego w następnej Mosznie TV. I pamiętajcie, że można nie zawsze znaczy, że można. To jest bardzo ważne. Można nie zawsze znaczy, że można. I to wiedzą muzułmanie, ale wy tego nie wiecie. Oni jak nie wiedzą, to zawsze pytają. Ale mówię, my to robimy od ponad 30 lat, więc my się znamy jak tak zwane łyse konie. Wy chcecie dołączyć, wystarczy zapytać, czy można?